organizatorem i jednocześnie instruktorem szkoleń Masterclass. Dzisiaj też właśnie prowadziłaś pokaz z fryzur wieczorowych. Jakie są obecne trendy, jeżeli chodzi o upięcia? Wystarczy zajrzeć na Instagram. To mówi wszystko. To, co króluje, ma najwięcej wejść, obserwatorów i tak dalej. Nurty troszeczkę boho, ale to boho zaczyna iść w kierunku bardziej uładzonych. Był taki czas, że faktycznie fryzjerstwo zrobiło się trochę takie rozrzucone, troszeczkę takie niechlujne, ale teraz wracamy już do bardziej takich uczesanych fryzur. Co też widać na Twoich pokazach. Tak, tak. To jest old school. Ja jestem taką reprezentantką old schoolu, jeżeli chodzi o fryzjerstwo. Uwielbiam old schoolowe fryzjerstwo, a bazując na tym old schoolowym fryzjerstwie można naprawdę piękne formy nowoczesne budować dzisiaj. Prowadzisz również szkolenia dotyczące koloryzacji. Jak to wygląda w branży Twoim zdaniem? Czy fryzjerzy potrzebują bardziej doedukować się z fryzur, czy może właśnie z koloryzacji? Ja myślę, że jedna i druga dziedzina wymaga bardzo dużo edukacji. Fryzjerstwo jest bardzo skomplikowaną dziedziną. Wymaga od nas ogromnej wiedzy, ogromnego doświadczenia i potężnej odpowiedzialności. Bardzo często na szkoleniach poruszam ten temat, ponieważ odpowiedzialność w czasie farbowania włosów, zwłaszcza blond, wiemy, co, jak się może skończyć jakiś, tak, prawda? Więc nacisk ogromny kładę na bezpieczeństwo, na to, żebyśmy też my jako fachowcy edukowali naszych klientów o tym, że ta odpowiedzialność spoczywa na nas. I uważam, że zarówno fryzjerstwo artystyczne, jak fryzjerstwo to techniczne wymaga od nas bardzo dużo i wymaga też szkoleń. To jest ciągła potrzeba. Wchodzą nowe techniki w upięciach. Widzimy, że klientka przychodzi ze zdjęciami z Instagrama, przynosi nam zdjęcia wielokrotnych mistrzów świata i oczekuje, że każdy z nas zrobi to samo. Nie, musimy się szkolić, musimy przygotować warsztat, wtedy tak. A w jaki sposób prowadzić swoje szkolenia, tak żeby właśnie prosto i łatwo przekazać tą wiedzę? Właśnie robię to prosto i łatwo. Staram się nie używać języka niezrozumiałego dla branży. W prosty sposób wyjaśniać, co robię, w jaki sposób, krok po kroku, bez tajemnic, bez takiego owaluowania wszystkiego. Prostym językiem prowadzę szkolenia, w takiej raczej przyjacielskiej, koleżeńskiej atmosferze. Wymieniamy się doświadczeniami z koleżankami po fachu. Super. Oprócz tego, że jesteś instruktorem, to oczywiście prowadzisz też swój własny salon. Jak tak naprawdę to wszystko możesz pogodzić, tak? Bo to jest niezwykle imponujące, no bo wiadomo, że jedno i drugie wymaga bardzo wiele czasu. Wymaga. Nie jest łatwo, ale Wasz program mi bardzo w tym pomaga. Bardzo się cieszę. Tak. Dzięki Versum łatwiej jest mi opanować czas pracy, zaplanować jakiekolwiek ruchy, czy mojego personelu, czy mój. Mogę sobie zaplanować czas wolny. Jest to bardzo czytelne przede wszystkim. Łatwiej jest mi kontrolować salon, kiedy jestem na szkoleniach przede wszystkim. Ponieważ mam stały dostęp do terminarza, widzę, co się dzieje w salonie, widzę klientki, powracalność. Fenomenalny temat i dzięki temu też łatwiej jest mi opanować to wszystko. Wiem, że korzystacie też z marketingu automatycznego, z dodatku do systemu Versum. Czy on pomaga Wam właśnie zwiększyć tą powracalność klientów? Zdecydowanie. Zdecydowanie. Na początku byłam sceptyczna, myśląc sobie, klientki chodzą, odchodzą, przychodzą i tak dalej, ale nie do końca tak jest. Owszem, ale jest tak, że odchodzą, ale one też czekają. Czekają, żeby być zaproszone właśnie, a taki marketing ten automatyczny no jest taką formą zaproszenia ponownie. No nie będę udawać, że w moim salonie, jak w wielu innych, jest również rotacja pracowników, więc dbam o to, staram się, żeby ta powracalność klientów jednak była, więc automatyczny marketing naprawdę bardzo mi pomaga. A masz jeszcze jakieś inne sprawdzone techniki, które właśnie pomagają sprawić, żeby klienci chętniej wracali do salonu? Stawiamy duży nacisk na pielęgnację. Uważam, że jest to bardzo ważne w dzisiejszych czasach, w dobie chemii takiej zaawansowanej, fryzjerskiej. Więc mówisz o pielęgnacji domowej. Pielęgnacja domowa, ale pielęgnacja również ta w salonach fryzjerskich, żeby klientki miały poczucie, tak jak z cerą przychodzą do fachowca, do kosmetyczki, tak żeby z włosami przychodziły po prostu do fachowców
po pielęgnację, po odbudowę, regenerację. I wydaje mi się, że to też jest taka dziedzina, która zatrzymuje klienta, ma poczucie bezpieczeństwa. Mówiłaś też o rotacji pracowników w Twoim salonie. Jak dobrze zarekrutować pracownika? Bo myślę, że wiele salonów fryzjerskich właśnie zmaga się z tym, że ma problem z tym, żeby znaleźć dobrych specjalistów. Tak. W dobie dosyć łatwego zakładania działalności nie unikniemy tego, że będzie ta rotacja w większości salonów, zwłaszcza w mniejszych miastach. Może gdzieś w centrach, ekskluzywnych centrach dużych miast jest troszeczkę pod tym względem inaczej. Na innych zasadach to troszeczkę pracuje, ale większość z nas zmaga się właśnie z rotacją pracowników. Zresztą widać to po zapotrzebowaniu, po ogłoszeniach o pracę, dam pracę, zatrudnię fryzjera, fryzjer potrzebny i tak dalej. Więc stawiam na młodych. Uczę własnych uczniów od zera. Rzadziej przyjmuję kogoś z zewnątrz, oczywiście, jeżeli jest taka potrzeba, nie zamykam się w żadnym wypadku, ale uczę uczniów, przygotowuję uczniów do zawodu i ci uczniowie często zostają u mnie na jakiś czas. Później, jeżeli czują się na siłach, otwierają swoje salony, większość z nich sobie radzi. Na ich miejsce albo kształcę już kolejną osobę, albo po prostu zatrudniam. Przygotowuję też, przyuczam w taki sposób, aby, jak każdy, myślę, mistrz w swoim fachu, przyuczam w taki sposób, aby jednolita praca była mniej więcej w salonie. A jakie są Twoje dalsze plany na rozwój Twój osobisty i oczywiście salonu? Dalej będę łączyć salon ze szkoleniami, ponieważ praca przy szkoleniach wymaga doświadczenia, więc nie mogę porzucić pracy z klientem. Myślę, że tak jak do tej pory, staram się rozwijać, cały czas mam progres, jeżeli chodzi o zatrudniane osoby, więc w tym kierunku będę dalej szła. Myślę też o tym, żeby bardziej jeszcze ruszyć z akademią stacjonarną. O, proszę bardzo, plany akademii. Tak, plany akademii, żeby już mniej może wyjazdów, a więcej czasu na miejscu.